Pani marszałek, Wysoki Sejmie, otóż odnoszę wrażenie, że jestem w teatrze, w którym jeżeli wisi strzelba na scenie, to najdalej w trzecim akcie, i to pan poseł Suski wie najlepiej, jako były pracownik teatru, musi wystrzelić. Otóż wiadomo, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Sprawiedliwa Polska, przecież, przepraszam, słucham, i Solidarna Polska, przepraszam, ale też jesteście Sprawiedliwą Polską. Otóż przecież nie poruszają tej kwestii na podłożu prawnym, tylko, panie premierze, pan dobrze wie, tylko pan tego nie powiedział, więc ja powiem za pana. Chodzi o stworzenie precedensu, żeby w dalszej przyszłości, bo nas czekają inne głosowania w podobnych materiach dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. I wiadomo, że jeżeli będzie nowy traktat, to on będzie musiał być przyjmowany zgodnie z artykułem 90. Ale w wielu innych kwestiach będzie ta dyskusja. Ja zresztą proponowałem i zwracam się do pana premiera, ponieważ pan ma pewien wpływ, za chwilę postawię pytanie, pani marszałek, ponieważ pan ma pewien wpływ na swój klub, proponowałem to na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, żeby odbyć poważną debatę z udziałem ekspertów na temat jakby tego, kiedy należy ratyfikować tego typu porozumienia zgodnie z artykułem 90, a kiedy z artykułem 89, bo nie chcę, żeby jak w teatrze, żeby te kwestie się powtarzały. Czyli rzecz toczy się naprawdę wokół precedensu. Chodzi o precedens. A tego precedensu też by nie było, gdyby nie występowała ta większość blokująca w tym przypadku. I moje pytanie do rządu też jest takie, czy gdyby się nawet tak stało, jak mówią koledzy z PiS-u i z SP, to czy byłaby to analogiczna sytuacja, załóżmy hipotetycznie, jak w przypadku niektórych państw, na przykład Irlandii, gdzie odbywały się referenda przy okazji traktatu, które trzeba było powtarzać. Czyli żebyśmy mieli świadomość, czy to byłaby analogiczna sytuacja, czyli że nie byłoby tragedii, choć w tym przypadku do niej nie dojdzie. Korzystając z okazji, jeszcze pół zdania, chciałem bardzo przeprosić panią poseł Łybacką, ponieważ zapomniałem, że również ona zachowała się w tym niewielkim gronie osób, które dotrzymały do tej pory, a pracowały w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a pozostałym, którzy nie byli, zalecam lekturę wszystkich 243 artykułów ustawy zasadniczej.